Kati Chopek sama wróciła z USA. Po Kurzajewskim ani śladu. Niesłychane sceny na lotnisku. Wielkie świąteczne tournée po USA z polskimi gwiazdami i Katarzyną Cichopek w roli prowadzącej skończyło się w niedzielę, 17 grudnia. Niektóre gwiazdy postanowiły wrócić już do Polski ze Stanów Zjednoczonych, a paparazzi przyłapali ich na lotnisku w Warszawie. Z walizkami wrócił m.in. Zenek Martyniu, Grzegorz Chyży, a także Katarzyna Cichopek, która była bez Macieja Kurzajewskiego. Cichopek sama wróciła z USA. Po Kurzajewskim ani śladu. Katarzyna Cichopek wyleciała do USA, aby poprowadzić serię koncertów dla Polonii. Prezenterka Pytanie na śniadanie i aktorka Zem jak miłość na początku była sama w Chicago, lecz w te pędy szybko do niej dołączył narzeczony, Maciej Kurzajewski. Para na Instagramie przekazywała szczęśliwe wieści na tle metropolii. Cichopek sama wróciła z USA. Gdzie się podział Kurzajewski? Koncerty dla Polonii okazały się strzałem w dziesiątkę. Polacy mieszkający w USA zobaczyli na scenie takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Halina Mlenkowa, Grzegorz Chyży, Ania Rusowicz, Alicja Węgorzewska oraz zespoły Disco Polo Akcent i Klasik. Wszystko, co dobre, jednak szybko się kończy i pomimo pięknych kreacji Katarzyny Cichopek, w której eksponowała swoje wdzięki i zgrabne nóżki, nadszedł czas odpoczynku przed świętami. Niestety, ale Katarzyna Cichopek pojawiła się na lotnisku sama, bez swojego ukochanego. Gdzie podział się zatem Kurzajewski i dlaczego został dłużej w USA? Być może chodzi o kolejny maraton. Na Instagramie dziennikarz sportowy pokazywał, jak pomimo ujemnej temperatury, biegał w krótkich spodenkach. Gwiazdy wróciły z koncertowania w USA. Na lotnisku Chopina w Warszawie paparazzi dostrzegli gwiazdy, które miały okazję zagrać w Chicago, New Jersey, Paolo's Hills, Niles, Brytgawie i Nowym Jorku. Katarzyna Cichopek została przywitana przez swoją córeczkę Helenkę, która niedawno obchodziła 10. urodziny w towarzystwie swojego taty, Marcina Hakiela i jego nowej ukochanej Dominiki. Na aktorkę czekał też jej tato. Po wyściskaniu się na przywitanie cała trójka ruszyła w kierunku samochodu. Na zdjęciach widzimy też zmęczonego Zenka Martyniuka, który z walizkami samotnie kroczył przez lotnisko. Na Grzegorza Chrzego czekała z kolei jego żona, Agnieszka. Para razem udała się w kierunku wyjścia.